pierwszym w tym miesiącu wydaniu programu relacja z majowych uroczystości oraz zaproszenie na piknik europejski. Początek maja tradycyjnie był biało-czerwony. 2 maja świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na Starym Rynku z programem utworów patriotycznych wystąpiły dzieci Płocka. Młodzi artyści zatańczyli Mazura z lancami i zaśpiewali pieśni ułańskie. Zespół otrzymał też niecodzienny prezent – strój oficera 4. Pułku Strzelców Konnych od płockiego społecznika Marka Chojnackiego. Ważną częścią obchodów Święta Flagi w Płocku jest przekazanie proporca ufundowanego przez kombatantów w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniowie gimnazjum przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 1 powierzyli go swoim kolegom z gimnazjum nr 8. Obchody zakończyła prezentacja pododdziału 4. Pułku Strzelców Konnych. Płoczanie uczcili również rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tłumnie zgromadzili się w katedrze na mszy w intencji ojczyzny oraz pod Odwachem, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. W trzeciomajowym przemówieniu prezydent Płocka przypomniał o znaczeniu Konstytucji z 1791 roku. Przez długie lata Konstytucja 3 maja była symbolem narodowej dumy i narodowej mądrości. W chwilach trudnych, w chwilach niedoli, niewoli, ten narodowy symbol Konstytucji 3 maja pozwalał przetrwać. W chwilach wolności był powodem do radości i świętowania. Prezydent zwrócił uwagę, że z tragicznej historii tej konstytucji powinniśmy wyciągnąć wnioski. To przestroga, że nie wystarczy tylko pięknie o konstytucji mówić, bo konstytucję przede wszystkim trzeba przestrzegać. Nie wystarczy tylko pięknie mówić o demokracji, ale trzeba stać na straży wartości i zasad demokratycznych. Na budynku Odwachu została odsłonięta tablica upamiętniająca Pułk 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego, który został sformowany w 1807 roku w Płocku. Później liczne delegacje złożyły kwiaty przy płycie nieznanego żołnierza. Przy wtórze werbli piechoty Księstwa Warszawskiego mieszkańcy przemaszerowali pod ratusz. Tu tancerze z zespołu Wisła wykonali poloneza i mazura. Uczestnicy uroczystości mogli też poznać historię utworzenia i losy Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego oraz Pułku 2 Ułanów Księstwa Warszawskiego. Rekonstruktorzy w mundurach z epoki napoleońskiej przedstawili m.in. pokaz musztry i umiejętności bojowych. Mini sympozjum naukowe zorganizowane przez diecezję płocką było dobrym pretekstem, by pochwalić się postępami przy remoncie kaplicy królewskiej w katedrze. Parafia katedralna może być dumna. Największa nekropolia Piastów odzyskuje blask. Konserwatorzy m.in. odnowili kratę wejściową projektu Stefana Schillera oraz posadzkę kaplicy, zachowując wiele oryginalnych elementów. Zakonserwowali też insygnia władzy królewskiej i wkrótce zajmą się płytą sarkofagu. Cały czas pracują przy odmalowaniu ściennych polichromii. Dzięki remontowi kaplica wejdzie w XXI wiek. Zdalnie sterowane za pomocą telefonu będzie nowe oświetlenie oraz dźwiękowa informacja o kaplicy, do której głosu użyczył Wiktor Zborowski. Ksiądz Cegłowski zapewnia, że efekty remontu będziemy mogli podziwiać już w wakacje. Na zakończenie zapowiedź najbardziej europejskiej z płockich imprez. W przyszłą sobotę zapraszamy na wielkie święto przyjaźni i różnorodności, czyli piknik europejski. Organizatorzy przedstawili, co czeka nas podczas 19. edycji imprezy. Wstępem do zabawy będzie piątkowy koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej z Krystyną Prońko i chórem Vox Singers. W sobotę na ulicach miasta pojawi się barwna parada.
Korowód płockich uczniów przejdzie na Stary Rynek, gdzie odbędą się koncerty i prezentacje państw przygotowane przez młodzież i przedszkolaki. Poznamy również przedstawicieli naszych miast partnerskich, a wieczorem zagra zespół Sumptuastik. To tylko niektóre z piknikowych atrakcji. Szczegóły na naszej stronie internetowej.